5 lutego 1938 roku. Obraz. Przedstawiłem sobie siebie jako nędzarza, obdartego ze wszystkiego, pełnego niemocy i niezdolnego do niczego oprócz grzechu. Lecz tli się tu iskra wiary, ufności i miłości, którą we mnie sam Bóg złożył. Stawam więc przed Bogiem, pełnym wszechmocy, dobra, świętości i mądrości. Przez ufność okazujemy miłość Bogu, bo dlatego Mu się zwierzamy ze swej niemocy i w Nim pokładamy nadzieję, że Go miłujemy. Przez ufność wielbimy wszechmoc, mądrość i dobroć Bożą. Ufamy, że Bóg nas wspomoże, bo jest wszechmocny, a że to nam uczyni, spodziewamy się, bo jest dobry i w mądrości swojej o niczem nie zapomina. Ufność więc ratuje nas szczególnie w okolicznościach, które by nas mogły doprowadzić do rozpaczy, i ona czyni nas mocnymi, bo Bóg jest z nami, bo tyle posiądziemy, ile się spodziewamy. Jeśli więc dużo się spodziewamy, dużo posiądziemy. Postanowienie. W czasie dnia będę często wzbudzał akt ufności i nadziei, szczególnie podczas pracy ręcznej. Pomódl się dzisiaj za osoby, które Ciebie otaczają, powierzając je dobroci Boga.